Desperacko potrzebuję. No, jak ktoś nie lubi mięsa, to melunę też mu nie posmakuje. Mam w opór nawilżoną skórę pod oczami. Later. Waży mi się korektor pod okiem. Hej, zapraszam Was dzisiaj na randkę makijażową. To jest jeden z tych filmów, który jest idealny do puszczenia sobie w tle, do śniadania, do obiadu, do kawki, albo do wykonywania makijażu. Bo dzisiaj spędzimy razem dłuższą chwilę, a ja Wam popowiadam kilka ciekawych rzeczy, <grych> które nagromadziłam przez ostatni tydzień. Przy okazji oczywiście wykonam sobie makijaż, mam gdzieś tam w głowie plan na coś rozświetlonego, ale rozbudowanego i myślę, że spędzimy razem fajnie dłuższą chwilę. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od trzech pozytywnych Typów. Po pierwsze mam dzisiaj Good Hair Day, bo mi się idealnie układają włosy. Po drugie, mam świeżo nałożoną laminację i farbkę na brwiach, a po trzecie mam świeżo nałożoną opaleniznę. I ogólnie człowiek od razu lepiej wygląda i lepiej się czuje. Naprawdę, jak ja jestem opalona, to od razu mam wrażenie, że wszystkie ciuchy lepiej na mnie leżą. Moja opalenizna dzisiaj to oczywiście niezmiennie zasługa produktów Tan Expert. Ja tym produktem jestem wierna już od. Niech ktoś proszę policzy, ale wydaje mi się, że zbliżamy się do roku używania produktów ten ekspert. Dlaczego ich cały czas używam? Dlatego, że dają mi najładniejszy efekt, z jakim się spotkałam. Są najbardziej bezproblemowe, są najbardziej naturalne i są już po godzinie dają opaleniznę. To jest też bardzo fajna sprawa, że je te pianki chodzi. Jak nie macie czasu, boicie się, że nie wiem, pobudzicie sobie coś, to zawsze możecie podtrzymać tę piankę tylko godzinę i po godzinie ją zmyć i naprawdę opalenizna już jest zauważalna. I ja dzisiaj mam na sobie, znaczy dzisiaj, wczoraj i nałożoną, piankę Coconut Glow, czyli tę z wodą kokosową, która też obłędnie pachnie kokosem i tą mgiełkę stopniowo samoopalającą, którą można stosować na dwa sposoby. Albo można ją psikać twarz od razu, albo można ją mieszać z pielęgnacją, czyli tak jak ja to robię, albo z kremem, albo z serum, wiecie, na dłoń i przechodzimy do aplikacji na twarz. I o ile tę mgiełkę nakładam dłońmi, po czym myję dłonie, tak pianki zawsze nakładam tymi welurowymi rękawicami. One Wam dają teraz taki efekt wyblendowania wiecie, no to jest belur, on jest taki właśnie jak taki ma mały pędzelek, więc on Wam idealnie wszystko blenduje, więc naprawdę nie ma opcji, żeby sobie zrobić smugi. Jeśli tak jak ja lubicie opaleniznę i chcecie się nią cieszyć w najbliższym czasie bez pomocy słońca, albo właśnie odkryć trochę opalonego ciałka przy tych wyższych temperaturach, to mam dla Was kod rabatowy na stronę tan.expert, to jest kod dający Wam 20% rabatu na wszystkie produkty do użytku domowego, łącznie z tymi przecenionymi, także rabat może być nawet jeszcze wyższy niż 20% zostawię wam linka do moich ulubionych rzeczy w opisie, a my przechodzimy już do pielęgnacji. Nałożyłam sobie dzisiaj płatki te kolagenowe ze Skin Light. To są te moje ulubione ukochane płatki za 7-8 zł, które są nie dość że cudownie nawilżające, to jeszcze są właśnie tanie, bo mamy tutaj słuchajcie 30 sztuk. Uwielbiam je, także jeszcze raz przypominam, one już się pojawiały na kanale, pojawiały się w ulubieńcach, ale tak dla przypomnienia. I na twarzy mam już nałożoną jakiś czas temu cienką warstwę tego kremu Cosmetics, ale zaraz nałożę sobie jeszcze raz, żeby dodatkowo zwiększyć mm, blask i takie, wiecie, świetliste wykończenie makijażu. Ostatnio testowałam sporo nowych rzeczy i z czymś się moja cera nie polubiła, słuchajcie. I muszę dojść do tego, co to było. Obstawiam albo jakąś pielęgnację, albo jakiś korektor albo może być też puder, bo ym, dostałam taki wysyp zaskórników właśnie w tym obszarze, słuchajcie, nie na samej skórze pod oczami, tylko właśnie tutaj jakby na bokach nosa, wiecie, na ten obszar pod linią y, łez, pod doliną łez i dlatego też mam tutaj ym, powyciskane dynksy, bo tak mnie już zdenerwowały te zaskórniki, że dosłownie jak wiecie, przejeżdżałam po do tej pory zawsze gładkim obszarze i czułam takie pole minowe. No to już jednego wieczora po prostu <laughs> Dorwałam się do narzędzi, których nie powinnam była mieć przy sobie i się powyciskałam. Poko spoko, nie ma tego złego, co bym dobro nie wyszło. Z tych wszystkich dynksów zrobimy piegi. A dzisiaj pod oczy pójdzie kofeinowy krem pod oczy z witaminą C z Bielendy. No trzeba przyznać to, że w tym momencie mam w opór nawilżoną skórę pod oczami. I nałożymy sobie dzisiaj ten Miracle Pure z Max Factora. Na dzisiaj przygotowałam sobie odcinek numer 75. No uwielbiam. To jak on wygląda. On jest tak świetlisty i tak mokro rozświetlający. No, kocham ten efekt, ale właśnie ma takie małe do średniego krycia. I co zaskakujące, bo robiłam posta właśnie z tym podkładem podkładem, kremem BB, właściwie nie wiadomo jak to nazwać. I wiecie, z moich doświadczeń, z tego jak on wygląda na skórze, jak się utrzymuje, jakie daje wykończenie, powiedziałabym, że on jest raczej do cery suchej, mieszanej. A tu się okazuje, że piszą mi komentarze tam na Instagramie dziewczyny, które mają cerę tłustą i go zachwalają i mówią, że u, u nich właśnie wygląda cudownie, że jest świeży, że co z tego, że się świeci, skóra i tak się świeci nawet bez niego, natomiast cera nie wygląda jak skorupa. Także naprawdę to jest kolejny przykład na to, że że jeden produkt u kogoś może być absolutnym bublem, a u kogoś zaskakująco, u kogoś, kogo certycznie nie powinno się to sprawdzić, jest najlepszym podkładem ever. Właściwie to mam ochotę wręcz tutaj ze środka twarzy, a zwłaszcza tutaj z nosa go pościągać, żeby właśnie zrobić jak najmniejsze krycie, żeby wiecie, nawet moje naturalne piegi czy pieprzyki dalej prze, ym, prześwitywały. Desperacko potrzebuję... No nie wierzę, że komukolwiek innemu takie rzeczy też się zdarzają. No po prostu to się trzeba takim urodzić. I oczywiście, oczywiście, że się pobrudziłam na bluzce. Jakbyście myśleli, że nie, no to to chyba nie ten kanał. Chciałam powiedzieć, że desperacko potrzebuję czegoś na usta. Jedziemy oczywiście z błyszczykiem Everintem tym czekoladowym. I ogólnie pytałam Was wczoraj na Instagramie, jakiej długości film chcecie? Wy oczywiście już wiecie, jaką ten film ma długość, ja jeszcze nie. Natomiast jakieś nie wiem. 18 tysięcy osób odpowiedziało, że on ma być 45 minut plus. Czyli właściwie bardziej ten filmik będzie miał taki mm, rytm liveowy, czyli będę się rozgadywać, no bo hm, mówisz, masz. Ja nie mam problemu, ja się mogę rozgadywać. Zresztą mam kilka rzeczy do poruszenia z Wami. Między innymi to, że teraz przechodzimy do aplikacji korektora. Co jest korektor, oczywiście Multitasker od Cień 050 i dam sobie go tak kapeczkę tu i tu, i tu, i tu. Bo przy takim małym kryciu nie przeszkadza mi, jak cienie pod oczami tak minimalnie wiecie, przebijają, bo to też dodaje takiej, nie wiem, realności, takiej organiczności temu makijażowi, że to rzeczywiście jest małe krycie, a nie nagle wiecie, pełne krycie pod oczami. Ale właśnie jedna z rzeczy, którą chciałabym z Wami omówić. Bo ostatnio na Instagramie też um, zadałam wam pytanie, co robicie teraz, czego kiedyś nie robiliście w ogóle? I zaczęło się to ogólnie z tego, że ja z osoby, która nie piła w ogóle kawy, nie lubiłam nigdy ani smaku, ani zapachu kawy, nie, ro nie rozumiałam tego fenomenu, wiecie, że uu, kawkara, no w ogóle po co? Ja zawsze byłam team herbata, mało tego, herbata zimna, bo wtedy też ta malinowa herbata robi się bardziej kwaśna, a jak malinowa herbata jest gorąca, to jest gorzka, więc ja, ja nie słodzę napoi, więc... napojów? Napoi? No, tego co piję, nie słodzę, więc ta opcja kwaśności bardziej mi odpowiadała, więc zawsze lubiłam właśnie tą zimną herbatę albo wodę, po prostu wodę niegazowaną. Ale odkąd się sprowadziliśmy do tego domu i mamy coraz to fajniejszy ekspres do kawy, i coraz fajniejszą kawę, bo tak samo jak ja, tak mój mąż nie lubimy kwaśnej kawy. No to jest trochę absurdnie. Przed chwileczką powiedziałam, że lubię kwaśną herbatę, no ale kwaśna kawa to jest zupełnie co innego i to jest nie do zniesienia. <laughs> Ostatnio mi pisaliście, czy wolicie suchą, czy ciągutkę krówkę, to teraz mi napiszcie, jaką kawę wolicie, czy bardziej kwaśną, czy niekwaśną. My tutaj gadu, gadu, a mi zaczął zastygać korektor w nieodpowiednim nałożeniu, więc musiałam szybko uratować sytuację. Ale tak, odkąd się właśnie tutaj przeprowadziliśmy, mamy coraz fajniejszy ekspres, coraz fajniejszą kawę, to ja się stałam osobą, która pije no około trzech kaw dziennie. Ja nie wiem, jak to się stało. I okej, okay, nie można mnie pod żadnym pozorem uznać za kawosza, bo nie lubię, wiecie, wysublimowanych smaków kawy albo nie wiadomo jakiej właśnie typowo, wiecie, on Ja lubię kawę niekwaśną i lubię z dużą ilością mleka em, tego owsianego. Notabene, mleko owsiane z Inki, pyszne słodkie bez dodatku cukru. Dobra, zanim coś przekombinuję i zaraz znowu mi coś zastygnie, nie tak jak powinno, utrwalę sobie korektor pod oczami, e, mieszanką pudrów, claresy, e, claresa blur i nam Lose powder, ale nałożę go w taki sposób, żeby móc jeszcze nałożyć kremowy róż i ogólnie bronzer też dzisiaj będzie kremowy, także policzków nie pudruję. No i wracając do tematu, pośród tych wszystkich rzeczy, które pisaliście, że nagle zaczęliście robić, wielokrotnie pojawiło się jedzenie awokado, że ktoś kiedyś nie jadł, a teraz je codziennie. I tak się zaczęłam zastanawiać, czy to jest jakaś kryptoreklama importerów awokado? Powiedziałam, że ja nie lubię awokado. No mnie cierpi awokado. To jest zielone masło, ma obrzydliwy smak, obrzydliwą konsystencję. To jest takie... nie, koszmarne. I zaczęłam dostawać pełno wiadomości typu no okej, okay, nie lubisz awokado, ale guacamole jadłaś. <noise> albo, albo w tym, albo z tym. Słuchajcie, awokado to awokado. Jeżeli jest składnikiem czegoś, to jeżeli ktoś tego składnika nie lubi, to znaczy, że potrawa też mu nie przypadnie do gustu. To jest jakby zapytać osobę, która nie je mięsa, ale czekaj, a mielone jadłaś? No, jak ktoś nie lubi mięsa, to melunę też mu nie posmakuje. I tak mi się chciało wczoraj, bo normalnie zrobiła się cała awokado gate. No, Sara zaczyna wyglądać rewelacyjnie. Naprawdę. Uwielbiam, on do opolonej skóry jest boski i nie mogę się doczekać, aż zabiorę go na wakacje. Na czoło możemy pojechać normalnie z matem, będzie to afekt yy, Ideal Blur. I mi się przypomniało, że już kiedyś mieliśmy rozmowę na temat tego, jak się poprawnie powinno wymawiać nazwę Ideal Blur. To jest Ideal Blur, jeżeli chodzi o brytyjską wymowę, tak bycie dodatkowo yy, przesadzone, ale. Jeżeli chodzi o kontekst używania tego, stwierdzenia tych, tych dwóch słów, wiecie, w połączeniu z innymi polskimi słowami, no to dziwnie to brzmi, jak będę mówić, używam teraz pudru Ideal Blur, nie? Trochę głupio. Więc ładniej, naturalniej i tak jakoś swobodniej brzmi Ideal Blur, po prostu, tak dosłownie czytając. Ale już chyba powinnam się pogodzić z tym, że raz na jakiś czas właśnie będą takie... Pytanie, bo nie wiem, czy to powiedziałam. Ostatnio taki komentarz dostałam. Dlaczego nie wymawiam tego poprawnie? Pojedziemy z różem i oczywiście nowa obsesja, czyli róż Rumieniec z Glamshopu. Shopu. To jest ta bardziej brzoskwiniowa wersja. To jest nowa kolekcja Glamshopu. Shopu. Ostatnio testowałam ją całą na kanale. Zostawię Wam tutaj linka do filmu, jeżeli przegapiliście tamten test. I najpierw sobie odbiję ten róż na dłoni w takiej większej ilości, żeby go wycie ładnie też na gąbce porozkładać. I jedziemy na policzki. I jeżeli nawet policzki są trochę przypudrowane, tak wiecie, na granicach tutaj tego miejsca, gdzie nakładacie róż, to nic się nie dzieje pod warunkiem, że właśnie ten róż później stemplujemy, a nie go przeciągamy po skórze. Ostatnio w ogóle do łask u mnie wrócił ten Sikapar. Sikapar? Sikaper, raczej. Z doktora Jarta. To jest krem, który jest zielony który się zmienia na beżowy pod wpływem wmasowywania go w skórę i dodatkowo on ma SPF 30, czyli właśnie w takie dni, kiedy nie chcę mi się malować, ale wychodzę na dwór, a jest słońce, a nie chcę palić twarzy, bo na przykład albo mam niedoskonałości, albo nie chcę sobie narobić przebarwień po prostu. To jest idealne, bo to jest krem z filtrem, ale przy okazji Wam ujednolicę tę cerę i nie wymaga jakiegoś, wiecie, super, ani czasochłonnego, ani um, uważnego nakładania, ale jednak Trochę was zakrywa, nie? Więc to jest taka fajna um, fajna hybryda. Na czoło pojedziemy sobie z pudrowym brązerem. Mam tutaj na wierzchu ten brązer z Glam Shopu Mandala, który wam ostatnio pokazywałam w filmie, porównując do brązera z Claresy. Także standardowo, pudrowy brązer na czoło pod grzywką. No i sobie też trochę tego brązera dam na końcówkę nosa, żeby też był lekko brązowy. Mm, ale zobaczcie, jak. Lato zaczyna gościć na mojej twarzy, a w ogóle to dzisiaj, czyli w sobotę, jak oglądacie ten filmik, są moje urodziny ale ja nie lubię przyjmować prezentów w mojej rodzinie ja lubię te prezenty dawać, więc drugą niespodzianką na dzisiaj jest informacja o rabacie urodzinowym, tym standardowym, corocznym rabacie urodzinowym na moje pędzle. To jest rabat 25%, promocja trwa niedługo, bo do 17 maja, do godziny 9 rano 25% na wszystkie embrasze, taka promocja zdarza się tylko raz w roku, także polecam skorzystać. Tak dla przypomnienia i dla odniesienia co do pędzli, których użyłam dzisiaj, pod oczy standardowo 28, do pudrywania czoła 9, do bronzera 02, a ten duży pędzel do pudru, czyli takie wielkie jajko, to jest numer 27. Już mi się tutaj jakiś włosek przyczepił. Ja ogólnie uwielbiam kremowe konturowanie, uwielbiam tę świeżość kremowych produktów, ale nie zdzierżę chodzić przez cały dzień w kremowym konturowaniu, takim nieutrwalonym w żaden sposób, wiecie, nawet minimalną ilością pudru czy coś w tym stylu. Bo to przepięknie wygląda w takim scenariuszu nagrywaniow nagrywaniowym, <grywanie> przy nagrywaniu filmów, Ale w prawdziwym życiu, jak wychodzimy na zewnątrz, wiecie, nie dojrze no właśnie, swoje włosy się Wam mogą przykleić do twarzy, co jeszcze jest pół biedy? to jeszcze jakieś tam, wiecie, meszki latające w powietrzu, albo nie wiem, jakaś rzęsa, czy takie włoski, których nawet nie widać, ale wyczujecie je na twarzy, albo jakieś paprochy. No po prostu szlak człowieka trafia i nie możecie sobie tak bezkarnie po prostu tego zabrać z twarzy, tylko potrzebujecie lusterko, żeby mm, nie popsuć makijażu i zabrać to z twarzy, nie? Dlatego ja robię takie połączenie kremowych konsystencji i pudrowych yy, i to wygląda razem świeżo. Właśnie te, które po połączeniu wyglądają razem świeżo, bo to nie zawsze jest pewnik. Dlatego dzisiaj nałożymy sobie pudrowy rozświetlacz, ale zanim do tego przejdziemy, nałożę brązer i tak jak mówiłam, kremowy, czyli nugatowy yy, brązer z Glam Shopu. I ten kremowy brązer nakładam pędzelkiem z Nabli, to jest N307. Pędzle z Nabli też są dostępne na Minti, także możecie sobie od razu zrobić jedno zamówienie pędzlowe i wszystko sobie też ładnie od dołu rozblenduję gąbeczką. Wezmę sobie rozświetlacz, i to jest też pokusa z Glam Shopu, czyli ta nowa kolekcja, to jest ta chciejka, czyli taki piękny szampański rozświetlacz, który wygląda na mokry, ale zanim to, to właśnie chciałam sobie narysować piegi. Bo to jest właśnie ten sekret takiego realistycznego osadzenia sztucznie namalowanych piegów w makijażu w taki sposób, żeby one wyglądały jakby były naturalne. No bo naturalne piegi, jakbyśmy nakładali na makijaż, no to by były lekko przykryte makijażem, nie? A nie tak po prostu jawnie na podkładzie sobie na wierzchu leżały, nie? Na, tym na tym polega ten cały dysonans, jak macie pełno kryjący podkład i później narysujecie piegi, że coś tutaj nie pasuje, coś się w głowie nie zgadza, nie? I jak chcecie właśnie, żeby te piegi wyglądały naturalnie, to polecam Wam raz, że nałożyć um, lekko kryjący albo w ogóle bardzo mało kryjący podkład, a drugie to właśnie piegi przykryć później na przykład pudrem albo rozświetlaczem. No i mam tutaj ten pisak z Biedronki, to jest Bell. I on jest dokładnie pisakiem do malowania piegów. Ostatnio przestał mi trochę pisać, ale to był mój problem, mój problem, mój błąd, bo ja go tak przetrzymywałam. A trzeba go trzymać w ten sposób, żeby ten atrament, ten tusz cały czas spływał do końcówki. Ale jest ogólnie też sekret na takie pisaki, które trochę przestają pisać, a mają jednak filcową końcówkę. Mianowicie bierzemy pęsetę i sobie przekładamy w drugą stronę i w ten sposób wkładamy z powrotem do opakowania. Oczywiście robimy to wszystko uważnie, żeby się nie zachlepać. Ja nie będę teraz zmieniać tych końcówek, bo już to wcześniej przełożyłam, nie? No i właśnie wtedy jakby odzyskuje ten pisek swoją moc. I sobie najpierw zaznaczam moje naturalne piegi czy pieprzyki, które występują i które widzę przez podkład, żeby je wzmocnić, a potem jadę po właśnie wypukłych Rzeczach po jakichś wypryskach. No i one oczywiście nie występują same, więc robimy klaster. Już jest taka pogoda i jak najbardziej się z tego cieszę. Zrozumie się dobrze, że muszę myśleć o tym, że będę danego dnia nagrywać zdecydowanie wcześniej niż nie wiem, godzinę przed, żeby schłodzić studio. Bo nagrywanie się, nagrywanie nakładania makijażu na cerze, która jest rozgrzana i która ma bardzo wyraźne rumieńce, bo w pomieszczeniu jest 35 stopni. Nie jest taką prostą rzeczą. Ja ogólnie robię też taką jedną rzecz, jeżeli o te piegi chodzi. Mianowicie konturuję sobie nos piegami. Nie wiem czy zauważyliście to, czy zwróciście na to uwagę. To samo zawsze robiłam z henną, jak nakładałam ją na brwi, a później robiłam sobie nią piegi. To ja te piegi nakładam w bardzo strategicznych miejscach. Tak, żeby sobie właśnie ym, wyszczuplić nos. Czyli nakładam ogólnie te biegi w bardzo przypadkowy, ale też strategiczny sposób. Ym, mianowicie tutaj przez środek nosa to i tak będzie, wiecie, szło ym, jeszcze, jeszcze pas pasek rozświetlacza. Ale tak go nakładam, żeby tutaj mi fajnie przy okazji wysmuklił nos. No i wiadomo... Są mocniejsze, są słabsze, piegi są większe, są mniejsze. I ogólnie się nie bójcie też tych większych piegów. Zdecydowanie muszę rozejrzeć się za kolejną sztuką. Ale podobno mają być też na stronie na niebiedronki, stronie nie tylko na stronie Bell. No wiecie, te kolekcje biedronkowe najpierw są puszczone właśnie do sklepów. A po jakimś czasie i tak się pojawiają na stronie. Zaraz, jak um, przejadę sobie rozświetlaczem, to właśnie przez rozświetlacz, i tylko pod odpowiednim kątem, jak w odpowiedni sposób padnie światło, to te piegi będą wi wydoczne. widoczne. Ogólnie dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest mój makijażowy happy place, bo mamy opaleniznę, mamy kremowe kontrolowanie, mamy piegi. Mogę sobie jeszcze lekko przyjechać gąbeczką i bierzemy teraz rozświetlacz. I rozświetlaczem, nie dość, że trochę uspokoimy róż, to jeszcze ładnie wciśniemy te piegi w skórę. Na kremowy róż pudrowy rozświetlacz jest już wciskany, wtłaczany, a nie przesuwany, bo wszystko sobie poprzesuwacie. Chyba przygiełam z tym nawilżeniem, bo tak też może być oczywiście. Że jak nałożymy za dużo pielęgnacji, to jest też nie do końca dobrze, ale to jest, wiecie, to jest półbiedy, bo to jest okolica pod okiem, więc ja to jestem w stanie jeszcze ograć. Czyli jak nałożymy sobie już cień na dolną powiekę i to rozblenduję, to wiecie, to jak będę blendować, poprawiać ten blend pudrem, to jeszcze mi się to ugruntuje i to nie będzie wyglądało na zważone, także jeszcze, jeszcze jest spoko, jeszcze jest do uratowania. Wszystko się wyrówna, jak mówi klasyk. Jedziemy jeszcze z rozświetlaczem na środku twarzy. W sumie to nie chcę tutaj dawać żadnego żalu, ani żadnej kredki, domaluję tylko pojedyncze włoski zupełnie luki tym pisakiem z NYXa, który też jest na wykończeniu. To jest jeden z takich momentów, że wiele rzeczy z makijażu się kończy. Na szczęście ja mam porobione zapasy. Ale zobaczcie Na tą cerę. Love it. To jest taki makijaż cery, który jest zarówno super świeży, ale jest też rozbudowany, ale jest rozbudowany do tego stopnia, że się ładnie łączy z tymi naturalnie wyglądającymi elementami. Więc on będzie ładnie wyglądał zarówno tylko z samymi wytuszowanymi rzęsami, jak i już z rozbudowanym makijażem oka z wyrysowanymi ustami. I znowu rymuję. Na 99% waży mi się korektor pod okiem, ale nie będzie mi jakiś głupi korektor mówił, co mam robić ze swoim makijażem. Ja to jeszcze naprawię, jestem tego pewna. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda ta cera. Tak, dobra. Przechodzimy do makijażu oczu, bo czas najwyższy się tym zająć. I pomyślałam sobie, że. No tak, mam te kolczyki, które są takie bardzo delikatne. Ale mam też wrzosowe paznokcie i w sumie to chciałabym chyba, żeby coś tutaj zagrało ze sobą. Miałabym też ochotę się pobawić z tą z tą, no, tą, paletką Sunset Strips Too Faced. Także ja tutaj się będę po cichutku w tle bawić tymi cieniami. A jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym z Wami porozmawiać. Mianowicie jest to gra o tron. Już Wam mówiłam jakiś czas temu, że tak po prostu do puszczania w tle żeby coś tam leciało, bo ja jestem z tych osób, która zamiast oglądać nowego serialu woli obejrzeć serial, który już widziałam 10 razy i który ma 8 sezonów i padło któregoś razu na Gry Tron. No i ja też jestem z tych osób, które nie przepadają, mówiąc delikatnie, za ostatnim sezonem. No i właśnie rozpoczęłam ósmy sezon. Powiedziałam sobie, że ja nie będę oglądać tego ósmego sezonu, że w mojej głowie on się skończy na siódmym i ja sobie dopowiem, jak to się po prostu skończyło, tak jak się to powinno było skończyć, tak jak było to budowane przez tyle sezonów. I ogólnie jeżeli nie widzieliście jeszcze gry o Tron, to to jest wasza wina. No powiedzmy sobie szczerze, mówienie o serialu, który miał ostatni sezon w, w którym roku? 2019, czyli w tym momencie już 3 lata temu. W kontekście spoilerów ma chyba tyle sensu, co mówienie o panu Tadeuszu w kontekście spoilerów. No to już jest tak długo obecne w kulturze masowej, że jeżeli ktoś tego nie widział, to albo nie zamierza, albo. Nie obchodzą go spoilery, wiecie o co chodzi. Więc jeżeli chcecie jeszcze oglądać grę o tron yy, i nie wiecie o, co, o czym teraz będę mówić, no to przewincie, albo nie wiem, mieście się ze spoilerami, ale no jak wrony, jakim sposobem oni w ogóle pomyśleli, że to co spotkało Danny ma sens? Przecież to w ogóle. I jeszcze wiecie, oglądając ten serial, ym, z perspektywy osoby, która już go widziała raz, to za każdym razem, jak ona mówiła, że ona nie będzie najeczeć na King's Landing, bo ona nie jest mordercą niewinnych i to się będzie wiązało z masakrą, do której ona nie chce się przyłożyć, a to było powiedziane chyba w szóstym i siódmym sezonie, no nie wiem, kilkanaście razy, no po prostu krew mnie zalewa jak się pomyśli o tym, co się, jak to się skończyło w ostatnim sezonie i ten moment, jak ona siedzi na tym smoku. Nie, spale to. No przecież to jest kompletnie bez sensu. I co mnie jeszcze boli, to w ogóle po cholery Jon Snow był um, kreowany jak tego wybranego, tego, który powstał z marłych, który w ogóle jest ostatnim Targaryenem, jak na koniec jest kompletnie bezużyteczny, jak Rikon. No, także może jednak lepiej było nie oglądać tego ósmego sezonu, ja nie wiem. Jestem gdzieś mniej więcej na, nie wiem, czwartym odcinku i szczerze mówiąc, to zaczęłam oglądać Bridgertonów drugi sezon, bo no wiem, jak się skończy ten ósmy sezon, nie? Gry o Tron. I chyba nie chcę sobie przypominać tego ostatniego odcinka. Natomiast oglądając Gry o Tron już właśnie jako osoba, która widziała ten sezon, która widziała ten serial, z determinacją i z premedytacją, bez żadnych skrupułów, Przewijałam dwa najnudniejsze według mnie wątki, czyli ten o Ari i ten z Branem. Jak oglądałam na żywo, chyba jeszcze wtedy byłam na studiach, jak grał Tron była, wiecie, normalnie na HBO, jeden odcinek co tydzień, to było trzymanie w napięciu. To jeszcze nikt nie wiedział, do czego to dąży, czy to się przyda, czy to się nie przyda, ale i tak mnie nużyły te wątki. No i naprawdę. Bran i Arya to są najbardziej wkurzające osoby z całego serialu. I te wątki były tak męczące i to jak ten Bran wrócił do tego Winterfell i wszyscy wiecie się zachwycają. O boże, ty żyjesz a on nie, ja nie jestem, nie, nie jestem nikim. No, tak jak mówię, ósmy sezon zbudę we mnie bardzo duże emocje. Wiem, że nie jestem, nie jestem jedyna. No, naprawdę. Co to się tam odwaliło to? Nie, no ja bym mogła naprawdę długo gadać na temat tego, co tam jest nie tak w tym se serialu, w tym ostatnim sezonie, ale nie psujmy sobie humorów. Tak jak mówię, zaczęłam Bridgertonów, właściwie dzisiaj już skończyłam Bridgertonów, ten drugi sezon. Ogólnie Bridgertonowie to jest taki bardzo specyficzny serial, bo on jest niby mm, osadzony w czasach. W miarę edwardiańskich, ale to jest raczej traktowane jako historyczna fantazja niż jako realne przedstawienie tamtych czasów. Więc poza osobami różnych kolorów skóry mamy jeszcze kompletnie niepasujące materiały, fryzury, tekstury, makijaże. I na samym początku, jak się ogląda pierwszych kilka odcinków, ja to oglądałam w zeszłym roku albo dwa lata temu, już nie pamiętam, te lata mi tak mijają. Jak byłam na Kostaryce, w Kostaryce, bo Kostaryka to nie jest wyspa. Jak byłam w Kostaryce, to oglądałam właśnie ten serial, miałam ściągnięty, wiecie, w wolnych chwilach, jak tam nic się nie działo. A po zmroku na Kostaryce, w Kostaryce było kompletnie ciemno, nie? Tam nie ma jakby jakiegoś oświetlenia zewnętrznego miast, więc jak zapada zmrok, to jest noc, kompletna noc. Więc mieliśmy przygotowane jakieś tam seriale, żeby sobie pooglądać. Na pierwszych kilka odcinków byłam taka skonfundowana, mówię, co tu się dzieje? I musiałam googlować temat. No i później się okazało, że właśnie raczej Netflix potraktował to jako wolną interpretację, jako fantazję, a nie jako. Rzeczywiste odzwierciedlenie. Ale nie powiem, nawet, nawet mając na uwadze to, że to jest fantazja, to i tak te poliestrowe tkaniny, jakieś bardzo bogato zdobione wiecie, sukienki drukowanymi kwiatami na materiale, nie. To jednak razi, tak czy siak. Dobra, muszę trochę przyspieszyć z tym makijażem, bo zaraz z 45-minutowego filmu zrobi się półtorej godziny. I o ile co prawda pojawiają się takie komentarze, że dawaj, YouTube to wytrzyma, to nie wiem, czy ja to wytrzymam w trakcie składania i też nie wiem, czy wiecie, czego sobie życzycie, bo jak widać, ja nie mam najmniejszego problemu, żeby gadać i gadać i gadać. W ogóle to się kiedyś zastanawiałam, czy nie zrobić takiego filmiku. Z makijażem i True Crime, czyli coś w stylu filmików Bailey Sarian i wielu, wielu innych osób, właśnie z takiej kategorii filmików na YouTubie, czyli łączenie jednego z moich ulubionych zainteresowań, czyli makijażu z drugim zainteresowaniem, jakim jest True Crime i ogólnie psychologia i różne tego typu sprawy. I takie, wiecie opowiadanie właśnie o historii i malowanie się w tym samym czasie. Nie wiem, czy by wam się to spodobało, czy by były osoby zainteresowane czymś takim, więc najpierw musiałabym wśród was zrobić taką sondę, czy są tu osoby też tak samo jak ja zainteresowane tego typu sprawami. No na pewno chciałabym wam opowiedzieć historię Madeleine McCann, bo tutaj wiem bardzo dużo. Cieniowanie górnej powieki skończone. Zajmijmy się tą tragedią na dole. Specjalnie tego ani nie wycinałam, ani nie udawałam, że wszystko jest ok, ani nie nałożyłam korektora na dolną powiekę poza kadrem, bo chciałam Wam pokazać, że takie rzeczy też się dzieją i też możemy z nich wybrnąć, spokojnie. Po pierwsze zabiorę sobie ten korektor, który jest tutaj zebrany i od razu staram się ten obszar... Bez korektora, tak jakby rozblendować, czyli wiecie, że nie będzie nagłego odcięcia, tylko że to się jakoś tam ładnie w miarę będzie rozchodzić, o ile się da. No, trochę się da. Od razu biorę cień i go wciskam w dolną powiekę. Tą ultra nawilżoną dolną powiekę, na której no w tym momencie. Właściwie już chyba nie ma żadnego korektora, i takim samym, już wciśnięciem cienia naprawdę powinniśmy uratować całą tą sytuację. Powinno nam to ujść na sucho, bo to nie jest tylko takie, że o ciach, ciach, troszkę. Nie, to jest porządne wpracowanie tego cienia w tym momencie w skórę. A jeszcze tę krawędź, jeżeli Wam się tutaj jakoś nie do końca dobrze udało zakamuflować to odcięcie, to tę krawędź jeszcze będziemy mogli właśnie rozblendować i przy okazji utrwalić ten zważony korektor, bo czasami to jest też wyjście sytuacji. Jak Wam się tutaj zważy, to możecie to doklepać, żeby było w miarę równo, bez takich, wiecie, skupisk, gdzie gdzieś jest w jakimś miejscu więcej tego kremowego produktu i przykrycie tego pudrem albo kryjącym pudrem. I oczywiście zwiększy, zwiększy to krycie, zwiększy to warstwy. Ale może to uratować zważenie. Może, nie musi, bo jeżeli zważenie wynika właśnie z albo ciepła skóry, że wasze rumieńce, bo czasami takie też uderzenia gorąco potrafią niestety zważyć podkład i to już jest do zmycia, albo właśnie nadmiar nawilżenia, zła pielęgnacja. W takich przypadkach to zważenie niestety nie jest już do uratowania. Ale jeżeli to zważenie wynika z złej aplikacji, bo czasami zważymy w cudzysłowie produkt, i jak sobie wiecie, źle przejedziemy gąbką, albo gdzieś się dotkniemy w międzyczasie, no to takie zważenie jesteśmy właśnie w stanie uratować w trwały sposób, właśnie dokładając jeszcze produkt. Ja teraz, no nie ukrywam, że słuchajcie, jest godzina, prawie że dwunasta, tak? Było dwunastej w nocy. Ja się teraz znowu przeurczyłam na nagrywanie wieczorami, bo koło mnie się sąsiedzi budują i w ciągu dniami po prostu hałasują. Ale w przypadku akurat dolnej powieki, no to właśnie takim um, wciskającym sposobem aplikacji jesteśmy w stanie uratować tę sytuację w trwały sposób. No bo umówmy się, skóra na dolnej powiece i ogólnie pod oczami jest trochę inna niż skóra na całej twarzy, nie? Następny w kolejności dam jaśniejszy cień. Ogólnie powtarzam. Cienie w takiej samej kolejności, w jakiej nałożyłam je na górną powiekę. A dla zainteresowanych, mających tę paletkę i chcących odzwierciedlić mój makijaż, to na zewnętrzny kącik jest ten cień, później jest ten. I ten najjaśniejszy, właśnie tutaj na dolnej powiece, i ten, którym rozblendowałam wszystko powyżej załamania, to jest ta brzoskwinka. No i jeżeli chodzi o cienie, to powiedzmy, że już wszystko, trzeba sobie znaleźć teraz kreskę na linię wodną, kredkę na linię wodną i mam tę z Golden Rose, tylko ona jest, no i znowu będę zmywać sobie um, samopalar z dłoni, no to nie jest do końca ten sam odcień co moje paznokcie, aby to fajnie wyglądało. Chciałam użyć tej kredki wrzosowej z Pastel Tropics, ale nie mam jej. Nie wiem, gdzie ona jest. Ona była przepiękna. To był taki piękny wrzosowy kolor. 04. No i to z kolei, no właśnie, to jest różowy. No dobra, niech będzie ten. Albo zrobię sobie podwójną. Fioletowo fioletowo-różową. A w ogóle tak sobie pomyślałam, że no mam teraz co prawda fajny wrzosowy lakierek, zresztą też chwaliliście go w komentarzach, ale już mi się znudził. Ja też zrobiłam sobie te paznokcie za cienkie, bo tym razem miałam czas, żeby zająć się nimi porządnie. Może zacznę nakładać te kredki na linię wodną. Miałam czas, żeby się zająć nimi porządnie, czyli wiecie, wycięłam sobie skórki, usunęłam wszystko i zaczęłam nakładać normalnie od zera, jak to się powinno robić, ale... Zrobiłam je za cienkie. Za cienkie na moje preferencje. Może nie są za cienkie według standardów paznokciowych przy samej hybrydzie, bo to nie jest, wiecie, żaden żel ani nic, tylko sama hybryda. Ale ja cały czas, wiecie, gdzieś je uszczerbię, gdzieś przywalę tymi paznokciami, coś zahaczę i one mi się po prostu łatwo kruszą, jeżeli są bardzo cienkie. Więc ja wolę sobie zrobić hybrydy trochę grubsze. No i zrobiłam je za cienkie, do czego dążę, do brzegu. I mam ochotę je już zmienić. Poczekam jeszcze, żeby mi odrosły, bo w tym momencie jeszcze tego odrostu jest za mało. Zamówiłam lakier, zamówiłam hybrydę, którą kupiłam po tym, jak zobaczyłam ją u jednej kursantki, która później wysłała mi na Instagramie zdjęcie, jakby co to pozdrawiam. Taki piękny nude. Na, na bank następnym razem, jak będę miała paznokcie, to wam je pokażę. Nie będę wam na razie zdradzać, co to jest. Ale jest to marka, którą jeszcze nigdy nie używałam, jeżeli o hybrydy chodzi. Ale ten news jest hipnotyzujący, naprawdę. Wytuszowałam sobie rzęsy i użyłam tego Smoking Hot z Klaresy, który w ostatnim filmie może nie do końca się popisał, ale dałam wam informację w opisie, że na 90% jego niepopisanie się było skutkiem tego, że miałam eyelinerem sklejone nasady rzęs. A od kilku dni używam go wiecie, na normalnych rzęsach, nie sklejonych niczym i naprawdę jest fajny. Dość mocno utrzymuje skręt. I chciałabym jeszcze sobie poprzeklejać kilka pojedynczych rzęsek i chciałam Wam po pierwsze pokazać moje ostatnie zakupy z Allegro. Kupiłam sobie te same rzęsy, które są teraz na topie. Które widziałam w filmiku u Klaudii Owczarek, jak robiła Kim Kardashian, no to na Klaudi te rzęsy są jeszcze mm, akceptowalne. W sensie klaudy ma dużo przestrzeni między linią rzęsa, brwiami. U mnie, jak zobaczyłam te rzęsy na żywo, no to to nie jest do przejścia. One są tak ogromniaste, że no. Przerosłoby to wszelkie normy, oczekiwania i w ogóle wszystko, więc one są piękne, ale chyba raczej będą, no na pewno będą do um, używania na modelkach. To są rzęsy Kiss, tak jak widzicie, Naked Drama. Ja wszystkie rzęsy, które wam tu pokażę, zamówiłam na Allegro. Kupiłam sobie też wielopak, wiele wielopaków. Rzęs Ardell to są zwykłe wispies, czyli moje ulubione rzęsy, których używam najczęściej. One wyglądają po prostu jak naturalnie długie rzęsy i są bardzo naturalne. A teraz pokażę Wam zdobycz, którą no, musiałam kupić, one są przepiękne. Widziałam je na Allegro, ale widziałam je też ostatnio w Rosmanie, chyba. To był chyba Rosman. Rosman albo Hebe. Rzęsy z Kisa. Takie w ogóle z jakiejś wiecie, naturalnej y, serii System Nature, bo mamy też y, tekturowe y, opakowanie. I one są tak cudownie, przypadkowo porozczapieżane i puchate, że wygląda to przepięknie, ale są jeszcze dłuższe od tych Kim Kardashian. Ale dzisiaj pokażę Wam mój ostatnio ulubiony sposób na malowanie rzęs, na przyklejanie rzęs, czyli takie pojedyncze kępeczki. I przeważnie teraz właśnie utylizuję jakieś rzęsy, których nie noszę, ze względu na to, że jest to model, który nie podoba mi się na oku. I przeważnie są to właśnie takie. Strzałkowe rzęsy, czyli dosłownie takie wiecie, spajki. Bo możemy sobie podcinać właśnie takie pojedyncze kępeczki, takie strzeliste, spiczaste kępeczki i poukładać je strategicznie na oku. To jest w ogóle marka, która jeszcze nie wiem, czy istnieje, to jest Eyelashie I to są rzęsy, które ja dostałam kiedyś w paczce pr na samym początku, jak zaczęłam prowadzić Instagram. A jak zajrzałam ostatnio do mojej szuflady z rzęsami sztucznymi, bo hmm, ja nie jestem normalną osobą i mam cztery szuflady rzęs sztucznych. No i tak, z czego jedna szuflada tak naprawdę jest tylko, tylko jedna szuflada jest z rzęsami, których używam, czyli tam są po prostu zapasy i zapasy rzęs Ardell. I patrzę gdzie by mi się przydało. I jakoś tak je kleimy. I oczy mamy skończone. I zostały tak naprawdę już tylko usta i tutaj bez przeciągania nałożymy sobie pomadkę z Klarysy. Też nakładałam jedynkę a następnego dnia i później, później, później testowałam dwójkę. No i dwójka chyba podoba mi się jeszcze bardziej. Dwójka jest bardziej... Mm, minimalnie bardziej różowa, ale to jest nadal no, przepiękny niut. Zobaczcie. I nawet z opalenizną y, wygląda ładnie, a nie jest za jasny, bo tego się obawiałam. Był dla mnie dobry nudziakowo, jak wiecie, byłam blada. Więc to nie było oczywiste, ale nie jest piękne. No, to jest taki piękny kolor. Ogólnie te pomadki wysychają na matowo, także jakbym dała jeszcze trochę czasu tej pomadce, to rzeczywiście będzie taka matowa, matowa, ale przy całym tym blasku na skórze pasowałoby, żeby trochę blasku na ustach zostało. Więc ja je tak podziabię błyszczykiem. Na koniec nałożyłam sobie jeszcze ten rozświetlacz sypki z Klaresy w odcieniu 11 Motion Pain na dekolt i na ramiona, żeby nie było takiego dysonansu poznawczego, że tutaj się wszystko błyszczy i jest świeże, tutaj jest matowo. No i taki mamy skończony makijaż. W mojej głowie to jest jak najbardziej makijaż inspirowany tymi kolczykami, czyli po prostu jest lekko świeżo. I półprzezroczysto, jeżeli chodzi o cerę. I mogę też stwierdzić, że ta okolica pod okiem jest w 100% uratowana, więc mogłabym też tak chodzić przez cały dzień bez obawy o to, że coś mi się popsuje. Także co? Na dzisiaj to myślę, że już wszystko. Może nie był to do końca taki tutorial, tutorial, to było po prostu razem spędzenie czasu. Mam nadzieję, że się wam spodobało, że podobały się wam moje historie. <noise> ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak ten makijaż wyszedł. Dajcie znać, czy on wpada też w wasze gusta. I te piegi, i ta świeżo wyglądająca skóra, i ta opalenizna. Ja bym teraz mogła Mogła iść na jakąś letnią imprezę. Chociaż jest tylko maj. Jakbyście też się chcieli opalić, to pamiętajcie o moim kodzie i oczywiście ogólnie w opisie zostawię wam listę do wszystkich kosmetyków, których dzisiaj używałam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o dostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę, a ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy nic Was nie ominęło. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, i do zobaczenia następnym razem. PA!